Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę kolejny raz tutaj stać i jest to przywilej, łaska Boża, ale też odpowiedzialność i dlatego też chcę się pomodlić, więc skłońmy głowy. O kochany nasz Panie Boże, dziękujemy Ci za tą kolejną możliwość słuchania Twojego Słowa. Panie, chcemy otwierać swoje serca na to, co Ty chcesz mówić do nas. Duchu Święty, mów do nas. O Panie Boże, tak chcemy, aby krew Jezusa Chrystusa działała, żeby przepływała przez nas jako Kościół, żeby w tej chwili dotykała też serc, abyśmy wyszli inni, przemienieni, poruszeni Twoją mocą z wysokości, Panie. Tego pragniemy i o to się modlimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak modliłem się o to, co Bóg chce, abym powiedział dzisiaj podczas tej usługi. Miałem różne myśli, ale tak dzisiaj do południa, jak mieliśmy gości, akurat pastor, którego gościliśmy, potwierdził, chociaż nic nie mówiłem mu o tym, że mam usługę i o czym chcę usługiwać, ale potwierdził i jeszcze brat Boguś też potwierdził tym psalmem 91. Więc wierzę, że jest to słowo od Pana do nas, do Kościoła i Pan będzie mówić. Temat tej usługi myślę, że nazwę funkcję, znaczenie i funkcja krwi Pana Jezusa Chrystusa. Sięgając wstecz, pamiętam, jak byłem ze znajomymi na konferencji organizowanej przez Davida Wilkersona we Wrocławiu i tam jego syn Gary Wilkerson miał usługę i dzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami budowania zboru. Był to czas już, kiedy powstał zbór, w którym on był pastorem i czytał wiele książek, chodził na różne tam konferencje i w którymś momencie zaczął mówić swojemu tacie, Davidowi Wilkersonowi: tato, ty to źle organizujesz kościół, to wszystko powinno być w inny sposób. I przez różne prądy przeszedł. Prądy, to znaczy takie ruchy, jakieś sposoby prowadzenia kościoła. Jeździł na konferencje, tam zapalił się do na przykład grup domowych, że kościół powinien być stworzony z małych grup domowych. Przyjechał z kasetami, książkami, dał to starszym zboru. Powiedział: czytajcie, tak będziemy prowadzić zbór i wtedy będzie przybywać ludzi, będziemy wzrastać jako kościół. I przez jakiś czas zaczęło przybywać ludzi, ale znowu stanęło w miejscu, bo znowu innym się nie podobał taki sposób prowadzenia kościoła. I znowu było około 300 członków. Pojechał na inną konferencję, kursu Alfa. Tam został zapalony i przyjechał z kasetami, książkami i dał to starszym zboru. I będziemy prowadzić kurs Alfa. To sprawi, że nasz zbór będzie wzrastać, będzie coraz więcej wierzących. Tak Bóg działa, tak chce działać wśród nas. I było to samo. I naprawdę, nie wiem, z 5 konferencji albo 6 konferencji było, gdzie jechał, gdzie został zapalony. Mówił, że jego starsi zboru naprawdę wykazali się cierpliwością w stosunku do niego. Bo tyle różnych zmian w sumie w krótkim czasie. I pewnego dnia tak w pokoju hotelowym uklęknął i mówi: Boże, co ze mną jest nie tak? Czemu ty mnie opuściłeś?
Tu używasz tych mężów Bożych, oni mówią, jakie zbory wzrastają. A Bóg do niego powiedział, ty nie jesteś tym czy tamtym. Teraz nie pamiętam imiona tych pastorów, którzy prowadzili te swoje zbory w taki sposób, jaki przedstawiali na tych konferencjach. Ale ja chcę ciebie używać i przypomnij sobie, co mówił twój tata. A on mówił, synu, najważniejsze, aby krzyż Golgoty i krew Jezusa Chrystusa była podniesiona, żeby ona była w centrum Kościoła, żeby to ona pociągała ludzi do Chrystusa. Dzieło Golgoty, dzieło krzyża i moc krwi Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się też do świąt wielkanocnych. W tym okresie wiele mówimy o śmierci Pana Jezusa, o krwi Jezusa, o tym, jakie ona ma znaczenie dla nas jako wierzących. Ale myślę, że powinniśmy o krwi Jezusa Chrystusa mówić znacznie częściej, znacznie więcej. Bo ona jest wszystkim dla nas. Bez krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy zgubieni. Nie mamy nic, nie mamy mocy Bożej. Nie jesteśmy usprawiedliwieni. Nie mamy nic. I święta krew Jezusa daje nam autorytet nad mocami ciemności, nad wszelką słabością, wszelkimi atakami. I chciałbym tak pokrótce poruszyć pewne funkcje krwi, które w organizmie naszym pełni, ale można to przenieść jakby na życie chrześcijańskie, na życie Kościoła. Ale zanim zacznę mówić o funkcjach krwi, pozwólcie, że pierwsze powiem o tym, co mamy w Chrystusie. Przeczytamy tekst z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału i od 17 do 23 wersetu. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Niesamowity tekst. Czytając to, myślę, że nasze serce się buduje. Kiedy myślimy o tym, kim jest Jezus i kim my jesteśmy w Chrystusie, nasze serce się podnosi. Nasze nadzieją jesteśmy zachęceni do tego, aby trwać w Chrystusie, aby polegać na Chrystusie, bo w Chrystusie jesteśmy bezpieczni, mamy wszystko, co potrzebujemy, mamy zbawienie. Można powiedzieć, że w Panu Jezusie jesteśmy ukryci. Nasza pozycja w Jezusie jest tak, jakby byliśmy zanurzeni w Nim. A jeśli jesteśmy zanurzeni w Nim, czyli jakby On otacza nas, że nic nie jest w stanie nas dotknąć, bo jesteśmy w Nim ukryci, otoczeni. I jak to jest ważne, abyśmy cały czas byli ukryci. Kiedy dzisiaj właśnie rozmawialiśmy z tym naszym znajomym, rozmawialiśmy o pewnych mężach Bożych, o tym, jak diabeł ich zniszczył.
w pewnym momencie. Ale kiedy to się stało? Kiedy jakaś część ich życia była poza Chrystusem. Nie było tam ukrycia w Chrystusie. Pojawiła się pycha. Ja już jestem kimś. Ja mam doświadczenie. Ja mam moc. Tyle mnie Bóg używa. Tyle doświadczyłem. I wtedy człowiek już jest poza Chrystusem. Jakby wychodzi poza tą ochronę. Nigdy my sami nie będziemy kimś. Nigdy nie staniemy się lepszymi czy godnymi zbawienia. Zbawienie jest jedynie w Chrystusie. Jedynie w Nim ukryci jesteśmy bezpieczni. Ale pamiętajmy właśnie to, kim jesteśmy w Chrystusie. Że jeśli jesteśmy w Nim, to mamy wszystko, mamy bezpieczeństwo, mamy wszystko. W Starym Testamencie czytamy, myślę, że większość z nas wie odnośnie tego, jak działały ofiary, to, że kapłan musiał być skropiony cały krwią, czy cały, tam akurat palec u nogi, pewne jakby części ciała, było bardzo ważne. To, żeby każdy element, ten, który też Bóg wymagał, żeby był pokropiony krwią. Dlatego, że bez tego Bóg nie przyjął. Nie przyjął ofiary. Tak samo i w służbie. Tak samo i w naszym życiu. Każda część musi być pokropiona, oczyszczona świętą krwią Jezusa Chrystusa. I cały czas musi to trwać. Cały czas. Dlatego, że bez krwi nie mamy przystępu, nie mamy mocy, nie mamy autorytetu. Golgota jest przed pięćdziesiątnicą. Nie ma mocy Ducha Świętego bez ofiary Pana Jezusa, bez oczyszczenia świętą krwią Jezusa Chrystusa. Niestety w dzisiejszych czasach jest coraz więcej ruchów, gdzie się podkreśla moc, działanie, cuda, ale nie podkreśla się znaczenia świętej krwi Jezusa Chrystusa, która musi mieć możliwość działania, uświęcania naszego życia. Pierwsza funkcja krwi, o której chciałbym powiedzieć, krew usuwa wszelkie toksyny z ciała. Krew krąży w naszym ciele, dochodzi do każdej komórki, i tam zbiera wszelkie toksyny, wszelkie jakby substancje przemiany materii. Musi cały czas na bieżąco to usuwać z naszego organizmu. Wiecie, że większość chorób jest spowodowanych złym wydalaniem, oczyszczaniem organizmu. Kiedy to źle działa w naszym organizmie. I tak samo możemy to odnieść do naszego życia duchowego, naszego życia zborowego. Kiedy krew Pana Jezusa Chrystusa nie ma swobody w przepływaniu i oczyszczaniu cały czas, to gdzieś jest blokada. A co się dzieje, jeśli jest blokada? Jest zawał, zator, a nawet śmierć. I tak samo w naszym życiu duchowym. I dlatego tak ważne jest, żeby ta krew cały czas przepływała, żebyśmy jej pozwalali, żebyśmy nie robili zatorów. A kiedy robimy zatory? Kiedy nie chcemy wyznać czegoś Bogu. Kiedy Bóg nam objawia
pewne grzechy, zaniedbanie, a my decydujemy nie rozprawić się z tym. Wtedy jest zator. Wtedy jest zator i to powoduje, że albo część z naszego ciała no, zacznie coś się złego z nią stać, gdzie jest zator, albo to wpłynie na cały nasz organizm i zachorujemy i możemy umrzeć. Więc jak ważne jest, żebyśmy wyznawali, kiedy Bóg objawia nam pewne rzeczy, które On chce usunąć, bo to jest proces, proces uświęcenia, w którym Bóg będzie cały czas nam objawiać pewne rzeczy, które Jemu się nie podobają. Gdyby Bóg nam objawił na początku zaraz całą naszą grzeszność, to byśmy się załamali. To byśmy naprawdę nie mogli uwierzyć i nie wiem. Myślę, że to jest łaska Boża, że Bóg nam stopniowo objawia to, co jeszcze musi być przemienione przez właśnie Jego charakter, przez Jego działanie w nas, co musi być wyznane, rozprawione w naszym życiu. Ale jak ważne jest, żebyśmy z tym się uporali, żebyśmy rozprawili się z tym. Ale tak samo w życiu zborowym. Jeśli my jako zbór będziemy pozwalać na zatory poprzez życie osobiste. Ja mogę sprawiać, że cały zbór będzie chory. Mój niewyznany grzech. To, że ja nie rozprawię się z grzechem, który Bóg mi pokazuje, sprawi, że cały zbór, do którego należę, będzie niepełnosprawny, nie będzie w pełni miał mocy, bo ja robię tą blokadę. Niekiedy Duch Święty w łasce swojej objawia poprzez słowo wiedzy, ale czy chcemy tego, aby przed zborem było powiedziane z kazalnicy, bracie, siostro, wyznaj ten grzech, cudzołóstwo jest w twoim życiu albo coś innego? Chcemy tego. Myślę, że znacznie lepiej jest już szybciej się rozprawić, zanim to będzie obnażone. A niekiedy możemy umrzeć z tym grzechem, z którym się nie rozprawiliśmy, trzymaliśmy całe życie. I oby tak nie było u nikogo z nas. W Izajaszu, 59 rozdziale, w drugim wersecie czytamy właśnie: lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Słyszałem pewne świadectwo pewnego biskupa, pastora. Miał 8 dzieci i jedno z tych dzieci zachorowało. Bardzo, bardzo ciężko. Lekarze nie wiedzieli, jak poradzić, co się dzieje. Dziecko umierało. Ten pastor poprosił o to, aby mogli wziąć syna do domu i tam zebrał wszystkie dzieci i mówi: nasz syn, wasz brat umiera. Przyjdźmy do Pana Jezusa, do naszego Boga. Wyznawajmy nasze grzechy. Ja często źle się odzywałem do żony. Ona znowu w zły sposób reagowała. Wy do siebie, dzieci, źle odzywałyście się. Przepraszajmy naszego Pana za wszystkie winy nasze. I zaczęli płakać i wyznawać. I wtedy ten pastor ujrzał wizję, że dach jego domu jakby odlatuje i wtedy z nieba przyszedł taki mąż w białych szatach, siadł koło łóżeczka tego chłopca i go podniósł. I znikło to i patrzą, chłopiec wstaje i został uzdrowiony.
Nie prosili nawet o uzdrowienie. Czy wiadomo, gdzieś tam na pewno się modlili wcześniej, wołali do Pana, ale oczyszczenie, wyznanie spowodowało, że krew Jezusa zaczęła znowu przepływać i usunęło to działanie śmierci, to działanie choroby. Może nie zawsze tak będzie, ale jest to pewna lekcja dla nas, czego też Bóg oczekuje od nas, że pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy robić w sytuacjach właśnie, kiedy coś się dzieje, Panie, przepraszam Ciebie, jeśli też było coś złego, jeśli coś jest złego, to objawiaj mi to, aby nie było właśnie jakiejś blokady do przepływu krwi Jezusa. Drugą funkcją krwi jest dostarczanie wszystkich odpowiednich składników i utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała. Krew dostarcza do każdej komórki wszystko, co komórki potrzebują, więc każda komórka jest odżywiona. I to jest też niesamowita prawda dla naszego życia duchowego, że nie musimy się obawiać o to, jak będziemy żyć, czy będziemy mieli wszystko, co potrzebujemy, bo w życiu Jezusa Chrystusa w nas jest wszystko, co potrzebujemy, wszystkie składniki odżywcze i tak dalej. I on sprawia, że jakby temperatura ciała też jest odpowiednia. W Słowie Bożym czytamy o letniości. Że miłość wielu oziębła. Kiedy tak się, co jest powodem? Kiedy właśnie nie ma tego przepływu krwi i odżywiania. Jest mowa o tym, że niektórzy z was opuszczają zebrania. Kiedy nie mamy tego pokarmu, kiedy nie pozwalamy, aby Bóg nas odżywiał tym Jego Słowiem posłanym do nas, do Kościoła, to organizm nie ma siły i letniejemy jako chrześcijanie. I organizm też tak w realiach słabnie, kiedy nie ma, nie jest odżywiony, kiedy komórki są nieodżywione. Kolejna funkcja krwi. Krew broni nas przed zakażeniami. Kiedy przetniemy się, tam od razu pojawiają się drobnoustroje, jakieś bakterie, wirusy i krew posyła tam przeciwciała, jakby walczy z tym, co próbuje atakować, co próbuje zakazić. I tak samo w naszym życiu chrześcijańskim. Kiedy pozwolimy na to, aby ta krew przepływała przez nasze życie, aby swobodnie działał Jezus w swojej mocy, według Jego woli, to wtedy będziemy pod Jego ochroną przed wszelkimi atakami złego. W Łukaszu, 10 rozdziale i 19 wersecie. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Ten werset potwierdza to, że Pan daje nam taką możliwość, taką moc, że On będzie nas ochraniać, kiedy będziemy trwać w Nim, kiedy pozwolimy, aby ta krew przepływała swobodnie. Czym jest tlen we krwi? Bo wiemy, że tlen też jest rozprowadzany po organizmie. Tlen, kiedy dostaje się do komórki, wywołuje dość gwałtowną reakcję. To powoduje też jakby temperaturę w organizmie. Kiedy jest wysiłek fizyczny, jest więcej krwi, jest większa temperatura.
krew też oczyszcza, tlen też oczyszcza. Usuwa właśnie pewne zanieczyszczenia. I można to porównać do mocy Ducha Świętego, która też działa, ale nie działa jakby bez krwi. Ona działa w krwi. Nie ma mocy Ducha Świętego bez krwi Jezusa. I ten tlen właśnie ma za zadanie oczyścić i dać energii, dać temperatury, rozpalić, abyśmy tego pragnęli. Bo bez tlenu, jak się czuje człowiek, jak ma małe dotlenienie? No jest słaby, zaraz się męczy. Cokolwiek robi, związuje sobie sznurówkę u buta, sapie, męczy się, kiedy jest słabe dotlenienie. Potrzebujemy tlenu, potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy tego rozpalania. Nie wiem, czy to jest najstraszniejsza śmierć, ale podobno lekarze twierdzą, bo ciężko to doświadczyć, ale najgorszą śmiercią jest wykrwawienie. Wiecie dlaczego? Bo komórki między sobą walczą o resztki tlenu. I przypuszczają tak lekarze, że to jest niewyobrażalny ból, kiedy komórki zwracają się przeciwko sobie nawzajem. Ale weźmy to na życie zborowe. Kiedy nie będziemy mieli przepływu krwi i działania Ducha Świętego, takiej jedności, to też zaczniemy się zwalczać między sobą nawzajem, zamiast się wspierać. Kiedy zablokujemy działanie krwi, działanie tlenu Ducha Świętego. I myślę, że często tak się dzieje. Ile zborów doznaje rozpadu. Z tego powodu, że jakaś pycha, że jedni wiedzą lepiej niż drudzy. Różne powody są, ale na pewno powodem jest to, że nie pozwolili na działanie krwi Chrystusa, która mówi o przebaczeniu, o wyznaniu wszelkiego grzechu, o rozprawieniu się wszelką pychą, nieprzebaczeniem. Kiedyby pozwolili na to, nie byłoby mówienia źle o sobie nawzajem, bo w krwi Jezusa działa przebaczenie, miłość, cierpliwość, wstrzemięźliwość, te wszystkie cechy, o których wiemy. I kiedy to działa, nie będzie rozłamu, będzie jedność, będzie wspólne działanie w mocy Ducha Świętego. Ale kiedy właśnie zablokujemy, to wtedy może być ta najgorsza śmierć, wykrwawienie i zwalczanie siebie nawzajem. Krew jest odpowiedzią na wszystko. Wiecie, co się dzieje, jak jest jakaś sytuacja dramatyczna, co jest wydzielane do krwi? Adrenalina. Wtedy człowiek jest w stanie zrobić o wiele więcej, niż by normalnie był w stanie zrobić. Myślę, że wielu z nas by mogło powiedzieć, że przeżyło takie sytuacje, momenty, kiedy dostali taką wiarę w pewnym momencie, aby nie wiem, coś uczynić. Różne są sytuacje. Na przykład można powiedzieć, że taką adrenalinę i wiarę dostali przyjaciele Daniela. Kiedy im Nebukadnezar powiedział, że jeśli się nie pokłonicie, to zostaniecie wrzuceni w piec ognisty. Oni
dostali tą wiarę, aby powiedzieć, nie pokłonimy się, choćbyś Ty wrzucił nas do tego, jeśli wrzucisz, a nawet jeśli nas Bóg nie uratuje, to nie pokłonimy się. Bóg umocnił ich wiarę. Kiedyś taki mąż Boży, Moody, kiedy spytano go, czy ma wiarę, aby zostać męczennikiem, on powiedział nie, ale mam pewność, że jeśli miałbym się stać męczennikiem, to Bóg da mi tą wiarę i wytrwałość. I to odnosi się nie tylko do wiary, ale do różnych kwestii. Kiedy w naszym życiu coś zagraża, pycha na przykład, to Duch Święty da łagodność i wstrzemięźliwość, jakby wypuści do tego krwioobiegu, żeby nas uchronić przed tą pychą. Kiedy jakieś jest inne zagrożenie, to Duch Święty w inny sposób sprawi, żebyśmy nie upadli, żebyśmy zwyciężyli w tej sytuacji, w tym wyzwaniu, w tej próbie. Możemy być pewni, że Bóg zaopatrzy nas w każdej sytuacji, tylko musimy polegać na tym, że właśnie kiedy będziemy pozwalać na to, aby Duch Święty swobodnie w nas działał, aby krew Jezusa Chrystusa w nas swobodnie działała, to wtedy jakakolwiek przyjdzie sytuacja, Bóg nas umocni, Bóg nas przeprowadzi. Bo tak działa święta krew Jezusa Chrystusa w nas. Słyszałem, że krew też wnosi w sobie jakby kod genetyczny. I wiecie, gdyby człowiek wiary powiedział do swojego organizmu, na przykład byłaby ucięta ręka i by powiedział, żeby ta ręka odrosła, to krew miałaby taką moc, żeby znowu odrosła ta ręka. Ale chcę tą prawdę przenieść na jakby duchową rzeczywistość. Krew Pana Jezusa Chrystusa, ona ma kod genetyczny, Boży kod, nowego stworzenia. Jeśli jej pozwolimy na przepływanie, to nowe stworzenie w nas będzie wzrastać. To Boże stworzenie, Boża natura. Nie z nas, ale to stworzenie, jeśli będzie wzrastać, to Chrystus w nas będzie się bardziej objawiać i będziemy też użyteczni w rękach Bożych. Będziemy tym zaszczytnym naczyniem, które Bóg będzie używać dla celów zaszczytnych, nie tylko dla celów pospolitych. Więc też niech to będzie dla nas zachęceniem. Nie musimy starać się o to, tylko musimy dbać o to, żeby był ten przepływ. Nie musimy się starać o ten wzrost. Kiedyś słyszałem porównanie, na przykład drzewo. Czy ono musi się wysilać, spinać, żeby wydało owoc, na przykład jabłka? No nie musi. Tylko musi mieć wodę, słońce, właśnie odbierać pokarm z gleby, to co potrzebuje, wodę i nastawiać się jakby na słońce, na promienie słoneczne. A wtedy wszystko przyjdzie w swoim czasie, ten wzrost. I tak samo jest z naszym życiem duchowym i z działaniem krwi Pana Jezusa Chrystusa w nas. I niech to będzie też dla nas właśnie zachęceniem do tego, aby pozwalać na to, aby swobodnie Pan Jezus mógł działać w naszym życiu, aby nie było przeszkody, a będziemy w Nim wzrastać. Nasz nowe stworzenie w nas będzie wzrastać i będziemy mogli naprawdę oddawać chwałę naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi poprzez to, kim On jest w nas.
co On czyni w nas. Jeszcze jedna prawda. Krew Pana Jezusa jest jakby dla Boga. Kiedy Izrael, lud izraelski miał wyjść już z Egiptu, to Bóg nakazał, aby odrzwia zostały pomazane krwią. I anioł, który przechodził, nie zaglądał do środka i nie badał, czy tam są godni ludzie, czy oni są doskonali, ale patrzył na tą krew. I pamiętajmy, krew Jezusa Chrystusa ma moc przebaczyć nam wszelki grzech. Kiedy Bóg nas dotyka, uświadamia nas o grzechu, to On ma moc oczyścić nas z tego grzechu, wybaczyć nam grzech. Nie ma grzechu, którego Bóg by nam nie mógł wybaczyć. Nie możemy wartościować krwi Jezusa, że no, mój grzech jednak jest zbyt wielki. Krew Jezusa jakby jest symbolem dla Boga, że Bóg, widząc tą krew, nas widzi usprawiedliwionych, oczyszczonych. Więc jeśli masz poczucie, że zbyt bardzo się oddaliłeś od Boga, zbyt bardzo zgrzeszyłeś, to nie jest prawda, bo krew Jezusa Chrystusa wybacza, obmywa z wszelkiego grzechu i Bóg patrzy poprzez tą krew, świętą krew, nie poprzez to, co ty uczyniłeś, uczyniłaś. Więc niech te prawdy, które przedstawiłem, będą dla nas takim zbudowaniem, zachęceniem i pobudzeniem do tego, abyśmy widzieli i podkreślali w naszym życiu, codziennym życiu, ważność świętej krwi Jezusa Chrystusa. W pieśniach, w słowie. Ci, którzy mają doświadczenie z wypędzaniu demonów, mówią, że na te słowa najbardziej reaguje demon. Święta krew Jezusa Chrystusa. Więc jak ważne to jest, krew Jezusa Chrystusa. Możliwe, że w dzisiejszych czasach to jest takie, nie wiem, ostre, krew, jakaś ofiara. Powinniśmy łagodniejszymi słowami mówić do ludzi. Możliwe, że w taki sposób też właśnie syn od Davida Wilkersona myślał. I on mówił, tam jedna konferencja była, gdzie powiedzieli mu, że no musisz tak usunąć wszelkie takie hymny, które no są zbyt długie, nudne. Ty się ubierz w taki lekki strój, taki hawajski, żeby tak ludzie się taki czuli luz, taką wolność i wtedy Bóg będzie działać. I przyszło tam więcej młodzieży, ale odeszli starsi, na to samo wyszło. Nie o to chodzi. Prawda Ewangelii jest cały czas taka sama. Ona jest sroga, twarda, ale ona ma moc zbawić człowieka, wyrwać ciemności. I abyśmy też jako zbór, ale osobiście nie tracili z oczu znaczenia i ważności świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa, bo ona jest wszystkim dla nas. Amen.